Witajcie moi kochani. Chciałam Wam dzisiaj pokazać świeżą książkę. Tak jak Wam mówiłam wczoraj, jadę po nią, żeby ją przejrzeć, zobaczyć. Nie jest to książka, która wymaga przeczytania od deski do deski, dlatego że jakby jej treści rozkładają się na cały rok. Jest to Magia Księżycowa, Mity, Magia, Zaklęcia, Przepisy i Rytuały, wydana przez wydawnictwo Illuminatio. Stron do poczytania macie tutaj 414. Gruba książka wydana na ekonomicznym papierze, także bardzo fajnie. No ale słuchajcie, co my mamy w tej książce? Przyjrzyjmy się spisowi treści. I mamy tak. Daj się ponieść mocy o autorce, czyli takie słowo wstępu. Część pierwsza. Wpływ księżyca na nasze życie. Dotyk księżyca i rys historyczny kalendarzy księżycowych. Część druga, rok księżycowy. I to jest w zasadzie taka główna jakby zawartość tej książki. Mamy wprowadzenie do roku księżycowego. I potem, słuchajcie, każdą pełnię mamy świetnie omówioną. Mamy tak, pełnię od stycznia, potem luty do grudnia. Pełnię księżyca wilka, pełnię księżyca lodu, pełnię zasiewu, pełnię różowego księżyca w kwietniu, kwiatowego w maju, truskawkowego w czerwcu, zielonego w lipcu, jęczmienia w sierpniu, żniwiarzy we wrześniu, myśliwych w październiku, niebieskiego księżyca w listopadzie, księżyca śniegu w listopadzie i długiej nocy w grudniu. Dlaczego dwa księżyce w listopadzie? Ten niebieski księżyc jest takim księżycem, podwójną pełnią jak gdyby. Ona może się zdarzyć kiedykolwiek. Potem są dodatki, czyli w dodatkach mamy bóstwa księżycowe, symbole księżycowe, zaklęcie bogini i bibliografię. Jak to wygląda? Tutaj to słowo wstępu autorce pominiemy. Jest pieśń księżycowa. Obrazki są takie fajne, w stylu retro, słuchajcie, naprawdę. Czarno-białe, papier cieniutki, ale też fajny. Ta książka taka jest bardzo, bardzo fajnie wydana. Przede wszystkim mamy wpływ księżyca na nasze życie, czyli dlaczego, jak, czemu mamy obserwować ten księżyc. Rys historyczny kalendarzy księżycowych, najnudniejsza wersja, ale na szczęście krótka. I słuchaj, zaczyna się ten rok księżycowy. Weźmiemy tutaj od marca. Wilka to jest styczeń. Zobaczcie, ile jest na jeden księżyc tutaj dane. Lut to jest luty i mamy księżyca zasiewu, czyli marzec. Zobaczymy, jak wygląda środek i zaczniemy od księżyca marcowego, bo teraz mamy marzec, czyli księżyca zasiewu. Słuchajcie, w takiej części księżycowej mamy pełnia księżyca zasiewu, świetnie, daty najważniejsze, potem wprowadzenie, czemu ten księżyc tak się nazywa, co się tam działo, potem symbolika, duchy natury, zioła, kolory, kwiaty, zapachy, kamienie, drzewa, zwierzęta, ptaki, bóstwa, przepływ mocy. To są takie rzeczy, które również przy sabatach się opisuje. Porzekadła i miłość, przepisy kulinarne na daną pełnię, rękodzieło, czyli co można zrobić, na przykład poduszeczki ziołowe, sól do kąpieli, hiszpańska woda kolońska, dużo soli do różnych rzeczy, mity, czyli narodziny Ateny chociażby, Astarte, Kybele i potem duża, duża część dotycząca rytuałów danej pełni księżyca. Zobaczcie, i na przykład mamy odpieranie ubóstwa w tym księżycu, dzień wolności przy równonocy, wyganianie duchów pecha, kochanie swego wewnętrznego dziecka, Artemidy da dobroczyni kobiet, półksiężyc, święto kwiatów w pełni, Kybele, królowa nocy, ciemny księżyc. Także tutaj naprawdę świetnie to wygląda i to jest taki podręcznik tak naprawdę, taki podręcznik, który możemy mieć przez cały rok. Nie jest to książka do przeczytania i odstawienia na półkę, tylko do używania, bo tutaj co miesiąc mamy pełnię i co miesiąc możemy sobie
coś dobrego przyciągnąć, coś dobrego zrobić. Także polecam serdecznie, link do możliwości zakupu zostawiam Wam oczywiście na dole. Jest to nowa nowość, myślę, że warta uwagi. Ja zacznę kiedyś robić recenzję tego, co nie lubię, na przykład kart, które mi się nie podobają, bo takie też w domu posiadam, ale na razie jakoś tak wszystko to, co mi się podoba, co jest pożyteczne, to tutaj próbuję Wam przedstawić, żebyście nie ominęli żadnej fajnej okazji. Także do zobaczenia, pa, pa!